Kochany, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. No jeżeli chcą tam mnie krytykować, no jak najbardziej, niech mówią, niech piszą wszystko, byle nazwiska nie przekręcali. Może będą jakieś trudności we współpracy z telewizją? No to odpadnę i pojadę do domu, bo ja jestem lumpidło. A tu trzeba będzie dużo ćwiczyć. Jak pani powiedziała, lumpidło? Lumpidło, tak. Czy jest jakiś klucz do serca Dagmary Kazimierskiej? Muszą dać dobrze zjeść. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na konferencji promującej wiosenną ramówkę Polsatu, a wraz ze mną pani Dagmara Kazimierska. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam drodzy Państwo. Podczas tego show, które się tutaj odbywało, została pani przedstawiona jako królowa życia. Czy pani to odpowiada, że taka funkcja właściwie została do pani przypisana? Że tak została pani przedstawiona po prostu? Ja jestem królową swojego życia, więc jak najbardziej adekwatne do mnie. Mimo tego, że to w ogóle nie ta stacja i w ogóle nie ma to związku, co się tutaj dzieje z programem Królowe Życia, prawda? Program miał tytuł Królowe, a ja jestem królową. Tutaj, no mieliśmy już właściwie okazję zobaczyć zalążek waszych zdolności, umiejętności tanecznych. Natomiast odczuwa się coś takiego, że no jednak przede wszystkim to będzie dla was wszystkich dobra zabawa. Czy pani tak to odczuwa, że przede wszystkim czeka panią dobra zabawa, czy to jest jednak takie wyzwanie? Nie, no to jest wyzwanie z dobrą zabawą. Czy jest jakiś szczególny juror, przed którym pani drży, którego się obawia? Największe oklaski zebrała tutaj Iwona Pawłowicz dzisiaj. Ja nie mogę tu się nikogo obawiać. No, wiadomo, że ja jakby nie oczekuję tutaj nie wiadomo jak wysokich not, choćby ze względu na problem z nogami, więc co ja mam się tu obawiać? Co nie dotańczę, to dogadam, no. Czyli możemy liczyć na jakieś show również poza parkietem? No nie wiem, zobaczymy. Okej, pojawiają się wśród internautów, wśród komentujących takie głosy, no, które nie wyrażają zadowolenia z pani uczestnictwa. Pojawiają się nawet takie słowa jak można promować patologię. Jak pani w ogóle reaguje? Po pierwsze, czy reaguje? A jeżeli tak, to jak pani reaguje na takie rzeczy? Kochany, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. No jeżeli chcą tam mnie krytykować, no jak najbardziej, niech mówią, niech piszą wszystko, byle nazwiska nie przekręcali. Bardzo konkretna odpowiedź, ale tutaj jest ta telewizja, no na, myślę, takim bardzo wysokim poziomie to show. Czy pani nie przytłacza ten anturaż, który tutaj mamy? No, widzieliśmy to ponadgodzinne show, które było naprawdę wysoko zrealizowane, więc Taniec z Gwiazdami to jest również przedsięwzięcie natury technicznej i pani musi być tym trybikiem, który w tym wszystkim zadziała. No ale ja jestem królową, co ma mnie tu przytłaczać? Czy nie ma pani takich obaw, że pani nie podoba może na przykład, że jakieś zadanie panią przerośnie, że no może będą jakieś trudności we współpracy z telewizją? No to odpadnę i pojadę do domu, no przecież no nie kończy się świat na Warszawie. Oczywiście, że nie. No dobrze, w takim razie widzę, że nastrój bojowy, ale przy tym i wyluzowany, dlatego proszę powiedzieć, jakie życzenia pani złożyć przed tym rozpoczynającym się sezonem tanecznym? Zdrowia i siły. Tak. Zdrowia, siły, może wytrwałości w treningach? Tak, tak, tego, bo ja jestem lumpidło. A tu trzeba będzie dużo ćwiczyć. Jak pani powiedziała, lumpidło? Lumpidło, tak, a tu trzeba będzie dużo ćwiczyć, więc tu wytrwałości dla mnie. Rozumiem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, pani Dagmara Kazimierska. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia na ekranie i na parkiecie. Zapraszamy na ekran oczywiście, ale zanim będzie taniec na ekranach, to oczywiście Dagmara szuka męża. Super Polsat, poniedziałek 22, no i 15:45 w głównym Polsacie. No tu jest dawka dobrych emocji, drodzy Państwo. A to, że Dagmara szuka męża, wzbudza większe emocje niż Taniec z Gwiazdami? Ale w kim? We mnie? No w pani. Nie, ja kocham swój program, no ja mam swój program i to jest przepiękne, no a w tańcu będę, tak jak powiedziałeś, jednym z wielu trybików, więc wiadomo, no ja większe serce mam do mojego programu, no nie może być inaczej. A gdyby pani mogła scharakteryzować uczestników programu, pani programu, to czy jest jakiś jeden typ, który najczęściej się powtarza wśród kandydatów? Nie, każdy jest inny. Ja nie wiem, skąd oni się wzięli. Tam jest każdy z innej parafii.
Ale gdyby Pani mogła przytoczyć coś, co Pani najbardziej w głowie w tym momencie zalega, to jaka to jest osobowość? Może też taka, której by Pani najbardziej oczekiwała? Każdy był z moich amantów innym. Nie da się powiedzieć, bo mówiąc o jednym, skrzywdziłabym drugiego. Każdy był fajny, pozytywny, ale nie znalazłam swojego wymarzonego jeszcze. To gdybyśmy mogli właściwie powiedzieć coś na przyszłość tym, którzy nie zgłosili się do programu, ale kiedyś może by chcieli spróbować swojego szczęścia z Panią. Czy jest jakiś klucz do serca Dagmar Kazimierskiej? Muszą dać dobrze zjeść. Czyli przez żołądek do serca. A jak? No normalne. Dobrze, bardzo dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i serdecznie Państwa pozdrawiam także.